Dobra, więc myślę, że zaczniemy sobie po pierwsze od wymiany gemików. Chciałbym tak, przede wszystkim wymienić sobie gemy na Magusiu, żeby każdy mi dawał 1400+, póki co mam takiego jednego. No ten rozrzut tych pomarańczowych gemików jest bardzo, bardzo duży, nie? W sensie ci może polecieć 1350 i 1400 jednocześnie. Więc może to być problematyczne, no ale będziemy się starać. O, tu mi się w ogóle gem wykopał. Anaki na jedną statę? Ciekawe na ile mi leci. O kurde, ty. Taki na jedną statę 1460. A to nie jest tak, że te pomarańczowe są takie same jak te na jedną statę? Chyba coś takiego było, dobrze pamiętam? Jeżeli tak, to by było miło, powiem wam szczerze. Tylko no to wiadomo, mówię. Na jedną statę nam taki poleciał, a pomarańczowy to nam pewnie z jeden taki poleci przy dobrych wiatrach. Ale nieważne, zobaczymy jak to wyjdzie. To możemy sprzedać. Dalej, jeżeli chodzi o wojownika, to troszeczkę przyspieszyłem, że tak powiem. O, zobaczmy jaki tu w ogóle poleciał. Tylko niestety się troszkę buguje. Troszeczkę przyspieszyłem budowanie kopalni i już mamy 25. Więc też sobie powymieniamy te gemy. Na wojowniku to będzie w ogóle największy boost, bo póki co mamy gemy z 10 kopalni i cały czas je tu trzymałem. Zobaczmy. No tak 900+ nam dają. No to na takie 900+ jak wymienię, to i tak już myślę, że będzie top 15 z tego serwera. Jak tak sobie patrzyłem po topce średnią, to też wiadomo, że level dochodzi, nie? Na przykład taki Melendez widziałem, że on ma po 1000 te gemy, chociaż nie, takie ma różne, też ma plus 900, niektóre po 1000, no ale on ma 22, jak dobrze liczę, levele więcej, więc to w ogóle ciężko będzie dobić tyle, no ale takie plus 900, jakbym wszystkie ubrał, byłoby miło, zobaczymy w ogóle, czy nam się to uda na tym woju. No i trzecią postacią będzie zabójca, na którym chciałbym tak w 1350 może przycelować, coś takiego. Okej, okay, tu nam czarny poleciał. Czarny na 900, ale dobra, to nieważne. No tu tak 1300+ na pewno. Już kilka takich mam, w międzyczasie mi podropiły. No ale tak jak mówię, tak 1350 byłoby fajnie. Nie mam za dużo surek, więc tu może nie będę na razie skipował, a nic, tylko sobie spróbujemy. Spróbujemy sobie tego pokopać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zaczynamy od Magusia. Proszę zanotować statystyki. 65,5 tysiąca inteligencji, 47,700 powiedzmy HP. Więc tak to wygląda. Zobaczymy jak to będzie wyglądać po wymianie gemów. Trochę gorsze są na twoim poziomie, będą mieć 20 wartości mniej niż te zwykłe. No ale to i tak by było dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo tamten nadawał ile? 1460, czyli ten nam powinny dać według tego co napisałeś 1440. No zobaczymy, zobaczymy, dobra, kopiemy. O proszę bardzo. I od razu mamy ulala. Jaka bramka, ty, te gemiki są naprawdę ładne. Jakbyśmy tak wszystkie takie mieli. No kurwa. No może to nie będą 1500, jak tu co niektórzy... O kurwa. Dobra, nieważne, może nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie. Tak czy inaczej, no będą na pewno ładne. I będą mocne dość. 1401 mamy, w sensie 1400+, nie będę go raczej podmieniał. A zobaczymy jak to tam wyjdzie dalej, nie? Bo taki 1400 to minimum, bo ja w ogóle na takim etapie, na którym teraz jestem, to się staram gemy wymieniać co 100 statystyk, tak średnio. Żeby mi tyle, o kurwica, nie to, żeby mi tyle chociaż na plus dawały. Dobra, póki co jedna pomarańczka nam poleciała, już nie mamy miejsca. A jaką masz kopalnię na magu? 50. Równa 50 jest. Tak jakoś przypadkiem wyszło. Czekajcie, żeby tego przypadkiem nie sprzedać. Ja nie wiem, jakoś tak nigdy nie lubię kontentu z wymieniania gemów, ale no w końcu trzeba to było zrobić. Zresztą no to jest losowe bardzo. Może ci polecieć nagle, mogą ci trzy pomarańczki z rzędu polecieć. A może ci o, polecieć jedna i teraz zobaczcie jaka długa przerwa. I w ogóle 38 skip kosztuje tego gema, to też jest sporo. Co by nie patrzeć. Od którego levela da się kopać i ulepszać jednocześnie? Od poziomu 25. I w kopalni złota masz tak samo, że jak masz 25, to możesz... Co jest? Jak masz 25, to możesz jednocześnie ulepszać i zbierać golda.
Cianko Fififanek. A złota, złota mam 38. I nie mam surek na razie na kolejną. Chcę tu trochę tych gemów uzbierać, wiecie, nie chcę od razu jakby wymieniać, żeby na przykład na brońce dać taki kamyk, który będzie najmocniejszy z tych wszystkich, co nam polecą. No ale póki co to nam... O, dobra, jest drugi. 1414, no właśnie, no to jest to, ale no to też jest ładny. Póki nie poleci poniżej 1400, to będzie git. O, następny, ty, no i to jest 1404, no średniawka, ale dobra, nie ma tragedii. To jest to, o czym mówiłem, tyle nam nie leciało, a teraz praktycznie dwa z rzędu. Mam nadzieję, że zanotowaliście te statystyki. O, ty, następny, kurwa, ale oddaję. O, ja pierdolę. 1365. Nie no, tego to nie wsadzamy. Tego to damy Kunegundzie. No, widzicie. Taki, a co tam, rozrzucił w gemach. Ja rozumiem, jakby to było... Wiadomo, że ci nie będzie leciał zawsze taki sam, ale... Żeby ci mogły polecieć nawet i o 100 mniej około stat, to jest piękna sprawa. Ale wszystko wskazuje na to niestety, że będziemy musieli... W sensie, że ten 1434 to będzie najlepszy, jaki nam poleci i to pójdzie w broń, bo jak widzicie nie jest zbyt dobrze, ale nie ma co mówić, dlatego że nawet taka wymiana gemów, jak tu widzicie, sprzedajemy gemiki po 8 milionów, to jeden taki gemik to jest prawie statystyka już na naszym poziomie, więc zawsze trochę golda się nafarmi. O, dobra, jest coś. 1414, dobra, niezły powiedzmy. Ile ja w ogóle tych gemów potrzebuję, żeby tu za dużo nie kopać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem gemików, mam na razie cztery. Tego nie liczę, no bo ten jest, powiedzmy, spełnia wymagania, że tak powiem. Zobaczmy, jak dalej to pójdzie. Okej, jest następny. Kurwa, no proszę cię. Jak nam będą lecieć poniżej, to ja tego nigdy nie wykopię. Wiadomo, że to jest 16 statystyk mniej, więc ktoś by powiedział, że nie ma dużej różnicy. Ale no jak już wymieniać, to żeby to jakoś ładnie wyglądało chociaż. Na kalkulatorze masz 1459 średnią? Tak, tak, no taka powinna być, no ale widzisz. Już drugi nam poleciał poniżej 1400, ale dobra, wymienimy u Kunegundy, chociaż Kunegunda tu ma 1200 plus, a jak u Magusia? O, Maguś tu widzę, że ma nawet jakieś 986, dobra, to Magusiowi damy tego, niech ma. Maguś w sumie po Kunegundzie chyba top 2 pomocnik, z racji tego, że mamy podkę na inteligencję. Sorry w ogóle, że tak nie patrzę na czad, ale no wiadomo, skupiam się tutaj, dobra, jest, 1423, okej. Okay. Jeszcze trzy gemiki potrzebujemy, pomarańczowe. Coraz mniej miejsca mamy. A, ja mam cztery, dobra, to muszę pamiętać. A nie, nie masz do kiedy są niestety w tej wiadomości. Mogliby to w sumie dodawać, ale tak, tak, no są do jutra. Kurde, już trochę golda mi wpadło. Nie wiem w sumie ile miałem na starcie. Ale powiem wam, że... O, dobra, coś mamy. No nie, no... Kurwa, no naprawdę 1344. Wypierdalam to od razu, bo to jest dramat. Mielibyśmy już komplet, gdyby to nie był taki rozrzut. O, dobra. Ten, ej, to jest w ogóle taki sam jak ten pierwszy. Jeszcze dwa. Dobra, ty. 1414, okej. Okay. No to jest najlepsze, że... Nie leci nam, nie leci, a tu nagle dwa z rzędu, cyk, halo. No dobra, jakiś lag był chyba. Ale leci, no troszkę poleciało. Podkę w sumie możemy kupić, nieodpowiednia profesja. To dzięki.
Dobra, nie poleciało. Jak ten ostatni to nie będzie 1400 plus, to... O! Właśnie o tym myślałem. No nic, no Magus się chociaż ucieszy, nie? Trochę nowych gemików będzie miał. Cianko, Nestek. O, ty, dobra. Dobra, mamy to. Pełen komplet, 1400 plus. Zacznę sobie od razu kopać, żeby tu nie zapomnieć. Poszło mi 2200 grzybów na taką wymianę, bo ktoś może być ciekawy. To niech wie. No gdyby nie to, że nam poleciało trochę z pojebanie niskim rozrzutem, że tak powiem, to by było o wiele mniej, no ale jest jak jest. Więc tak, 1403, ona w sumie to też jeszcze jednego nie musieliśmy, nie? To też w ogóle druga sprawa. Dobra, ten dajemy na brońkę, bo jest najmocniejszy. No i wymieniamy po prostu, resztę to już jak leci w sumie. Byleby nie podmienić tamtego. Pyk. Kurde, tu niektóre to dadzą... W ogóle sporo da statystyk na plus, nie? W sensie stówkę za jednego gema. Pyk. Dobra. Pytanie. Ile mieliśmy na starcie? Ktoś zapamiętał? 65,5 inteligencji, 47,700 HP. Czyli mamy tak. 1300 inteligencji nam wzrosło i wzrosło nam... powiedzmy 1250 HP. No tak... Plus minus, no niby porówno nam powinno wzrosnąć, więc no wiadomo. No, nie wiem czy Worf, ale wiem, że teraz już przynajmniej nie będę musiał gemów wymieniać przez jakiś czas. Także gitara, lecimy dalej. Może wojownika sobie dostanę, zostawię na deser, bo wojownik to w sumie będzie taki największy boost do statystyk. Więc pójdziemy na zabójcę, na zabójcy w ogóle też to powinno szybko pójść. Halo, wpuści mnie? Wpuści mnie. Okej, ile na zabójcy potrzebujemy? Od razu sobie sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No sześć gemów. Zobaczymy, jakie będą lecieć. Może nawet siedem. W zależności, jak to z tą bronią pójdzie. Dobra, kopiemy. A, i w ogóle statystyki. Też musicie zapisać. 58,800, 42,100. Dobra, Anno zapisał. Dziękuję ci pięknie, Anno. Taki widz to skarb, można na niego liczyć. Nie mam pojęcia, myszy. Zrobimy co mamy zrobić i chyba tyle. Jeżeli wyjdzie krótko, to najwyżej jeszcze jakąś ziawkę się poklika standardowo, nie? Ej, my tu w ogóle nie mamy za dużo kamienia. To też jest, żeby nam starczyło na tą wymianę. Fakt faktem, że tu w ogóle musimy mniej tych gemów wykopać. Ale no i tak. Niech lecą te pomarańczki, bo będzie niemiło. Tu w ogóle epika mamy, ktoś tam pisał, żeby kupić. Kupię na spokojnie. Tu nam 6600 za gema. Zobaczcie, mamy na magu 17 leveli więcej i gem jest droższy o 2,2 miliona. No i w sumie też z kopalnię większą o 5 poziomów, to w ogóle druga sprawa. No dajcie jakieś pomarańczki, proszę. Jeszcze tu, a nie, kółkiem w sumie kręciłem. Kostkami nie rzucałem, no ale z kostek to my... O, dobra, jest coś. Ja pierdolę. Naprawdę poniżej. I ta Kunegunda nie ma wcale takich złych tych gemów. A zobaczmy u Mariuszek. Tutaj to chyba Barbar miał w ogóle najsłabszy, jak dobrze pamiętam. Mariuszek też nie ma złych. No ten Barbar ma takie se. Dobra, wymienimy Barbarowi. I tak, to tam wszystko jedno w sumie. Lecimy dalej. A ile w ogóle na jedną statę nam leci? No, zobaczcie. W sumie na jedną statę też jest spory rozrzut. Jeden nam potrafi polecieć 1294, a drugi 1350. To nie tylko te pomarańczki tak ruchają w dupala, że tak brzydko powiem. To się oczywiście wytnie z materiału na YouTube, bo nie wolno tak mówić brzydko. 1891 mam najlepszy pomarańczowy. Kurde, daj spokój, jak na takich wysokich levelach już ludzie mają po 2000, to w ogóle pięknie to wygląda. Każdy gemik jak tyle daje. No ale to jeszcze troszkę trzeba poczekać niestety.
Ej, no powiem wam szczerze, że jest pech posiadany na zabójcy. Jeszcze się skończy tak, że będziemy musieli więcej grzybów wydać, żeby się przebrać, a mamy w teorii mniej gemów do znalezienia. 60 milionów kamienia, no jeszcze mam tutaj 30 milionów, nie? W sumie to już możemy odebrać, ale... ale nie jest kolorowo. Naklejek mamy podobną ilość. Tak jak mam być szczery. Co tam na Magusiu? W ogóle to są bardzo zbliżone postacie, no bo zabójca jest tam młodszy od maga o tam 2 czy 3 miesiące. O, jest coś. Nie no kurwa, to jest prank jakiś, naprawdę. To jest prank. Przysięgam. Jesteśmy totalnie dymani. Dziewięćset grzybów poszło na skipy. I póki co dwie pomarańcze. O! Dobra. No cóż. Nie jest to 1350, no ale przynajmniej jest 1300 plus. W sumie tutaj to mogę wymieniać od razu, bo nie ma znaczenia, czy pójdzie w brońkę, czy nie, bo i tak nie jest liczone razy dwa. To będzie... O, dobra, poleciał... Nie, już nawet nie będę tego komentował, ja to będę po prostu ignorował, żeby się nie denerwować, bo powiem wam, że... Czy to nie jest... Miłe. O, dobra, jest następny. 1317, ale leci, ty. Co się dzieje? Nareszcie zaczęło troszkę oddawać. Dobra, ile jeszcze tych gemów potrzebujemy? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gemy jeszcze. Okej, okay, to nie ma tragedii. Zobaczcie, jakie tutaj mamy na przykład ładne. 1345 w rękawicach, tak samo w klacie. Jakby nam takie poleciały, to by był fajny buścik, no ale... Ale dobra, następną wymiankę i tak zrobimy, jak gdzieś będą dać po 1400, więc... Więc trudno, byleby zachować ten poziom, powiedzmy. Nie ma co kopać? Nie, taki był już plan, także kopę. O, zoba. Kurwa mać, no chyba trzeci raz 1297. Nie, no proszę was. Jak to w ogóle wygląda? Może temu... Czy jest tu coś poniżej 1100? Nie ma. Na Magusiu jest? Też nie ma. Czyli teraz tak, Barbar ma jeszcze w broni. To dobra, to Barbarowi damy. To mogę posprzedawać. I lecimy dalej. Ale w sumie tak szybko się nie kończą te surki, na szczęście. Patrząc na to, ile nam tego zaczęło lecieć teraz. W sensie, no zobaczcie, tam na początku nic nie leciało. A teraz trochę tych pomarańczych dropu. Gdyby nie to, że nam lecą poniżej 1300, to bym już chyba mógł skończyć kopać, no ale jest jak jest. O, dobra, coś mamy. O, dobra. No, jakby takie leciały od samych początków, to by było git. Ale te, boję się, jak to na tym woju, szczerze mówiąc, będzie wyglądać. Bo powiem wam, że... Boję się, że się nie dam rady przebrać w 3000 grzywa. A tyle tam mam zaplanowane wydać na te gemiki. Ale dobra. Zobaczymy, nie ma co. W sumie na woju to jaki by nie poleciał... To... Wymienimy go, więc nie będziemy na woju wybrzydzać raczej z gemami. Także chyba nie powinno być z tym problemów. Po co dajesz pomocnikom, jak przed biciem lochów i tak będziesz wymieniał? Nie będę wymieniał przed biciem lochów, co ty, Brisinger? Ja właśnie po to przebieram na bieżąco pachołków i daję im gemy, żeby potem sobie od razu wchodzić w lochy, jak tylko już będę miał to robić. Co ty, myślisz, wiesz, zobacz, ile mi grzybów wychodzi, żeby siebie przebrać w te gemy, a co dopiero jakbym jeszcze pachołki miał przebierać, bez sensu. I tak mam jedne z mocniejszych gemów, moje pachołki mają chyba top 2 gemy na serwerze, albo top 3. Więc, no nie będę przebierał. Nie ma sensu, dobra, mamy to. 2 gemy jeszcze, 2 gemiki. No to chwila, moment. Zobaczycie. Czy jak wykopiesz klejnot na szczęście, to jest to rzeczywiście szczęście, czy jednak nie? Sasi.
No raczej nie niestety. W ogóle te klejnoty na szczęście to powinni... to powinni wywalić moim zdaniem. Skoro już wywalili epiki na szczęście, to tak samo powinni zrobić z klejnotami. Bo to i tak jest useless. Kiedy się tych klejnotów na szczęście używa? No chyba tylko na początku nowej postaci. Jak jeszcze na przykład grasz free to play i nie skipujesz, nie? No to wiadomo, że jak masz wolną dziurę, to tam sobie wrzucisz klejnot na szczęście, żeby był. Ale tak generalnie... to przecież... nie no, szkurwa mać. Tak generalnie, no to się ich nie używa. To są śmietniki. W sensie, jakby nadal istniały epiki na szczęście, to bym zrozumiał. Ale przez to, że nie istnieją, to i te gemiki powinni usunąć. Dobra. Jeszcze jeden, bo tu już nam się surki zaczynają powoli kończyć. Powiedzmy, że wrzucimy tu. I jeszcze do lewej brońki potrzebujemy czegoś. Zobaczmy. Zostaw sobie 8 gemów na szczęście w ekwipunku, to będzie więcej pomarańczowych leciało? Poważnie tak to działa? Kurwa, nie wiedziałem. O, halo? Kurwo moć. Przepraszam za te przekleństwa oczywiście. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony taką toksycznością. Zostało nam 25 milionów kamienia. Topnieje to dość szybko, nie powiem. Siemanko Naila, spoko, podeślij mi na Discordzie, to po streamku się tam podpiszę. Ile ten gen w ogóle daje? 1297. Dobra, 18 milionów. No dropnij jeszcze jeden, proszę. O! Dobra, jest fajny, okej. To dajemy tu, to dajemy na Kunegundę i mamy to przebrane. Może nie tak jakbym chciał, bo liczyłem na w sumie summit około 1350, ale niech będzie. Dobra, robimy check statystyk. Ile było? Unknown, jak możesz przypomnieć. 58 842 100. Czyli... o kurde. No to około 500 stad na plus. Tak overall. No to nie za dużo, ale zawsze to na plus. Zawsze to... weź zdejmij załóż item. Nie no, tyle samo. To wiesz, te gemy mi dawały... te gemy mi nie dawały jakoś giga dużo na plus, nie? W sensie niektóre były plus 100, bo na przykład miałem 1220 wcześniejszy, ale sporo było takich blisko 1300, bo ja to już wymieniałem na bieżąco. No ale grunt, że jest wszystko 1300 plus, nie? Kopiemy dalej, kamienia troszkę straciliśmy, ale trudno, odrobi się, mamy w końcu event. Jeszcze w sumie dzisiaj awki nie robiłem, to jakby tego kamienia brakło, to awaryjnie by można awkę jeszcze zrobić, zawsze by się trochę odrobiło. Ale nie było takiej potrzeby, wzmocniliśmy zabójcę, lecimy dalej. Teraz będziemy mieli naprawdę długo, długo spokój z tymi gemikami. Dobra, lecimy na wisienka na torcie dzisiejszego szukania gemów. Wojownik, 26782, 26500. Więc siemanko kopoć, więc tutaj ta to wszystko najwięcej, to możemy w sumie sprzedać. Surek mamy dużo, tu mi się skarbiec buduje. Nie mam jeszcze nic wymienionego niestety, bo mi nic od początku eventu nie poleciało z nowej kopalni. Także zobaczymy. No tu się cykam, bo tak jak mówię, mam na to przeznaczone 3 koła grzyba i boję się, że nie starczy, chyba że będziemy mieli farta. O dobra. 928. Fajny, fajny. Mamy pierwszy. Zobaczmy jak to dalej pójdzie. Tu w ogóle też z tego powodu się trochę cykam. Ty, jest drugi, co jest? Kurwa, poniżej 900, no nie. A tak się bałem, że coś takiego poleci. Ale dobra, kopiemy dalej. Zobaczymy dalej jak to wyjdzie. Dlatego się bałem, że tutaj będzie gorzej, no bo też mamy mniej naklejek, no nie? Bo ten wojownik dopiero dwa legendarne lochy tak jakby obchodził. Więc tych naklejek jest troszkę mniej, no ale tak czy inaczej mamy sporo. Witam cię, Johnny Travolta, hello. Spóźniłeś się? Nie, no dopiero pół godziny streamka.
to bym nie powiedział, że jakoś gigamocno się spóźniłeś. I tutaj to w ogóle, jak to wygląda na pachołkach? Oni mają same tu w sumie ten ma. Magusiowi by można jakieś czarne powrzucać, bo widzę, że oni jeszcze nie są w ogóle w pełni w legendarne ubrane. To ciekawe. W sumie teraz to wyjebane. Bo i tak mamy stopowanie lochów, to tam się w międzyczasie przebiorą. Zresztą niedawno zaczęliśmy to stopowanie. No ale śmiesznie. Dobra, lecimy dalej. Maga nie widziałeś? Będzie zapis na YouTubie z tej wymiany też pocięty, więc... Na spokojnie. No nie, no i znowu 898. Jezu, jak to boli. Ja nie lubię czegoś takiego. Ja zdaję sobie sprawę, że to są tylko dwie statystyki i jakby... O, następny jest, co jest? Jakby mi poleciał 900, to już by było git, ale widzę to 8 z przodu i mnie to boli troszkę. Ale nieważne. Trochę mamy tutaj mało miejsca, no ale zaraz w sumie zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Na razie jakoś fajnie lecą w miarę. W porównaniu do takiego... zabójcy to nawet często. Dlatego w sklepach zawsze robią... Tak, no ja wiem, że to jest taki chwyt marketingowy właśnie. Dobra, ty, jest 940. Wiecie co? Może zrobimy to w ten sposób. Może tak na razie. Mamy jednego slota. Zaryzykuję i wpierdolę te dwa tutaj. Uj. Póki co fajnie lecą, więc zrobimy takie ryzyko. O, jest następny. 928, ty, dobra. Na którym masz kwatery? Na wojowniku na 15. Na wojowniku już od dawna na 15. Ten 940 chyba do broni wsadzimy, bo raczej będzie ciężko, żeby poleciał lepszy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz to w ogóle żadne nie lecą. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że wrzuciłem do maga te dwa, bo potem może mi braknąć grzyba. I możemy... niestety być w plecy przez to. Ale dobra, nieważne. Cztery są na razie odłożone ładne. Jezu, jak jest taki lak, to zawsze mam taką nadzieję, że wypadnie ta pomarańczka, a tu czarne niestety. W sumie tego czarnego to jeszcze mogę tu wrzucić i on ma resztę wymienioną, tak, dokładnie. Dobra, lecimy dalej. No daj pomarańczkę, nie bądź ta, o, dzięki. O, zobaczcie, 894. To nawet gorsze od tamtych, co wyrzuciłem. Czekajcie, powymieniamy mu już, tylko tak, no wsadzę to 940 do broni. Bo raczej będzie ciężko coś lepszego wydropić. Cyk. No i lecimy tu. Pyk. I pyk. Dobra. I tego na razie nie oddaję. Ten będzie taki awaryjny, jakby już trzeba było go wrzucać. I kopiemy dalej. Nie no, bulecik, nie wejtuj, tak nie wejtuj. W ogóle co taka cisza? Ja wiem, że może nie odpowiadam na jakieś wiadomości, może coś opluwam przypadkiem, bo tu się skupiamy. 940 jest bardzo ładny. Wymieniamy go, cyk. Czyli musimy jeszcze wymienić 4, z tego jeden poniekąd mamy. No niezbyt satysfakcjonujący. No ale jednak jest, co by nie mówić. Dobra, jest następny. 928, ok. To tego w sumie też możemy wrzucić. 478, dobra. O, ty, jest na 904. Ja jebie. Dobra, to jeszcze dwa, ewentualnie jeden. Ale oddało teraz. Dwa gemiki z rzędu. Pokrzam.
Kurwa, 894. Dobra, no już w teorii mamy, ale jeszcze trochę pokopę. Wyzeruje się chuj w to. A może oddadzą dwa z rzędu takie ładne, pomarańczowe. Nie wiem, kogo ja próbuję oszukać, no ale... Ale może. Znając życie, to mi jeszcze jutro jakaś pomarańczka tu poleci duża. Dobra, ostatnie kopanie. Ostatnie. Sprawdźmy to. Pomarańczka, proszę. No. No i dzięki. Podoba mi się to. Dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz. Ostatnie. Spokojnie. Będzie ostatnia pomarańczka 900 plus i kończymy to. Ale to już ostatnie skipnięcie, naprawdę. Kurwa. No kolor podobny, ale nie do końca. Nieważne. To co? To wsadzamy 8... No właśnie, to jest to, co zrobiłem błąd, czyli wsadziłem Magusiowi te pomarańczki. No ale 4 staty w tom czy w tom. Nie będziemy się jakoś napinać. Cyk. I to możemy wsadzić Magusiowi z racji tego, że ma jeszcze co niektóre czarne gemiki. To mu wsadzimy to. I dobra. Ty, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te gemy, to przebieranie w miarę udane. Jedyne co mnie boli, to ten jeden gem poniżej 900 na woju, ale... Ale to... Może jeszcze jutro go do powiedzmy, doszukam albo coś. No zobaczymy jak to wyjdzie. A może sam wypadnie po prostu. Jak na ten. Jak jeszcze tutaj będziemy parę kopań robić do końca eventu. Tak czy inaczej, jakie były statystyki? 26780 i 26,5 HP. No. No to mamy plus 6000 około. Nawet troszkę więcej. Plus 6000 statystyk. Bardzo dużo. No ale to jest to, co mówiłem. No wymiana gemów akurat na wojowniku da nam bardzo, ale to bardzo dużego boosta. I to jest zresztą giga przyjemne, jak się tak długo trzyma gemy z dziesiątki i nagle się wymieni na taką 25. No było warto czekać. Teraz już możemy dalej budować, a i tak się tutaj będą kopać. Nie będzie już problemu z misją dnia i z innymi pierdołami. Więc no... Podsumowując, można powiedzieć, że udane. Jeszcze w ogóle planuję nagrać odcinek z wojownika taki osobny, bo się trochę tu innych rzeczy zadziało. To może jeszcze wtedy się okaże, czy w tych butach zmienimy na 900+, czy zostanie ten. Nie wiem czemu, no mówię, to jest takie jakieś moje zboczenie z tymi gemami, że... że ja kurwańska... Jakbym zobaczył tu 900 równy, to już by było git, ale jak widzę to 894, to mnie mierzi, ale dobra, nieważne. Nieważne, nie ma co, bo to jest głupota z mojej strony, wasting. Także można powiedzieć, że finalnie wyszło bardzo, bardzo spoko z tym przebierankiem gemów.